Magdalena Kapuścińska. Giselle du Livre. Trylogia tragikomiczna. Czyta Diana Giurow. Wydawnictwo autorskie Magdalena Kapuścińska. Wieluń 2021. Moja matka. Literatka. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Kurwa mamo, serio? Znowu to zrobiłaś? Znowu przejebałaś całe alimenty na książki? Z czego teraz zapłacimy rachunki? Ja gęgole dziecko. Jak ty się do piczki bladej odzywasz do matki? Jeszcze ktoś pomyśli, jak taka pisarka wychowuje dziecko? Płacą ci? Dają na chleb? Kto? No, ci, którymi tak się przejmujesz, że mogą źle pomyśleć o tobie, a nie wpadłaś na to, że mogą pomyśleć, jaką jesteś Złą matką, która zamiast ugotować coś zjadliwego dla dziecka, całymi dniami ślęczy przed komputerem? Co ty sobie myślałaś, wydając nasze pieniądze na jakieś kolejne pierdolamento? Kupiłaś chociaż chleb? Tu lektur. lep, a tuch na chleb. Trzeba rozmnożyć tylko pieniążki. Świetny materiał na wiersz. Oj, już to ktoś wykorzystał. Niejaka kapuścińska. Nie kojarzę. Mamo. Zejdź na ziemię ktoś to w ogóle kupuje ktoś to czyta to nie jest pierdo lamento to prawdziwa powieść i to nie byle jaka to biografia samej hrabiny du Livre. ona to miała życie, nie widzę różnicy i to i to zaczyna się na p czyli jednak pierdo lamento nie mów tak do mnie mam tylko ciebie. Powinnaś mnie wspierać. Mamo, kiedy ty się kurwa ockniesz? Gdy pomrzemy z głodu? Ojciec już umarł. Mamo, on nie umarł, odszedł z inną. To już bez znaczenia, bo dla mnie jakby umarł. Pewnie z pragnienia. Kiedy ty się ostatnio przeglądałaś w lustrze, co? Całymi dniami chodzisz w tym biedackim szlafroku albo w zapierdzianych ledżinsach, w których twoja dupa wygląda jak armata? Nie pomyślałaś, że to tą armatą uśmierciłaś swoje małżeństwo? Niewdzięczna, gówniaro, myślisz, że dla kogo ja ślęczę nad tymi książkami po nocach? I dla kogo zostawię całą swoją literacką spuściznę? Doprawdy, mamusiu, przepraszam. Nie chciałam być niemiła i taka niewyrozumiała, jak mogłam? Zaraz pochłonę te wszystkie książki, chyba zacznę od poezji. Jak wy pisarze macie w zwyczaju mówić? Iście prawdziwa to uczta dla ucha? No co ty, poważnie? Zawsze powtarzasz, że i tu, i teraz. Zatem, teraz jestem głodna. Chuj, mnie obchodzi twoje wielkie literackie dziewictwo dziedzictwo. Nie dożyje do niego, jeśli dalej będziesz wszystkie pieniądze przepierdalać na to Pierdolamento. Dlaczego jesteś jakaś inna? Wszystkie babeczki w średnim wieku przepierdalają kasy na tipsy, rzęsy, zalando, drinki i męskie kurwy z tindera. No tak, ty alkohol masz za darmo, a seks interesuje cię tylko jako wątek literacki. A może się mylę? Nie tym tonem, zmarkulo Schodzą tu jakiś... Bubki tylko. Pani Zuniu, pani mnie napisze to, siam to, znosząc pełne wazony. Mleka może zbraknąć, ale whisky. Whisky zawsze jest. Widzisz, jednak ktoś docenia mojej umiejętności. To dlaczego nie płacą? Ależ też płacą. Tylko, że to bardziej płynna waluta jest. Poza tym, ja nie potrafię pisać dla pieniędzy. Chcesz, bym się skurwiła? Balciu przecież to biedni ludzie. Odwdzięczają się, czym mają. Oni za ra zarabiają. Przecież ty im piszesz referencje do pracy i to wyssane z palca. Aż strach pomyśleć, z którego. Milcz. Swoją drogą naprawdę mnie to dziwi. Piszesz im takie referencje, po których nawet niewidomy dostaje posadę kierowcy. Albo by po zawodówkach dostają ciepłe posadki w urzędach. A ty, kobieta, załóżmy, przeinteligentna, twórcza, seksowna, Nadal bez normalnej pracy i, co gorsza, bez hajsu. Kochanie, czy możesz mi powiedzieć, co cię ugryzło? Wszyscy w klasie mają nas za biedaków. Przecież wiesz, że tak nie jest. To chwilowe kłopoty. Jesteśmy niezwykle bogate. Tak, wiem, szkoda, że tylko duchowo. Przepraszam, kochanie. Nie martw się. Mam zamówienie na nową książkę z wydawnictwa Luxbook. Jak tylko spłynie forsa, dam ci na nowe dżinsy. Mamo, kurwa. Nie o to chodzi. Nie? A o co? Przecież trujesz mi dupę tymi joggerami od miesiąca. Mamo, kurwa. sneakersami. A to było tak od razu, że masz ochotę na coś słodkiego. W torebce powinna być bombonierka. Dostałam od burmistrza za napisanie przemówienia. Serio? Nie sądziłam, że nasz burmistrz jest tak tępy, że musi prosić cię o takie błahostki od czego ma sekretarkę? A no, bo ja wiem. Od seksu chyba. Mam cię, a ja cię proszę. Oddaj kasę i karierę w moje ręce, obiecuję, że wreszcie będzie nas stać na wszystko. Może to i nie głupi pomysł. No dobra. Na próbę. Ale najpierw opowiadaj, co tam w szkole. Polonistka kazała przynieść na dziś do szkoły swoją ulubioną książkę z dzieciństwa, prawie każdy przyniosł Harry'ego Potera, a Hubert a Hubert przyniósł orle pióro. Serio? Serio, ale siara. Siara? Kwas. Powinnaś być dumna z matki. Lubicie się przecież z Hubertem bardzo, prawda? Dawno nie przyprowadziłaś nikogo do domu. Może zaprosisz Huberta na obiad? Na co? Nie bądź za nadto sarkastyczna, młoda damo. A ty nie szukaj wolnych słuchaczy. Cała klasa ze mnie szydziła, a ten idiota podszedł do mnie i poprosił o twój autograf, i jeszcze powiedział, że dla niego jesteś wielką artystką. A, widzisz? Szkoda tylko, że ty nie doceniasz własnej matki. A potem wybuchł uśmiech, bo Polonistka skomentowała, że niby tacy wielcy artyści zazwyczaj żyją w nędzy i umierają z głodu. A to Pinda. Żebyś wiedziała, Wstawiła mi pałę, bo nie mogła uwierzyć, że w dzieciństwie nie przeczytałam niczego, co by mnie zachwyciło. No co ty dlaczego skłamałaś? Przecież przez całe dzieciństwo czytałaś tylko moje książki. Przecież wiesz, że nie potrafię kłamać.